Witajcie w piątym odcinku Zagrajmy Wy Crash Bandicoot The Wrath of Cortex na PlayStation 2. W poprzednim odcinku zaliczyliśmy świat czwarty i pokonaliśmy ostatniego elementala, czyli Lolo Elemental Powietrza. Dzisiaj zmierzymy się w głównej kwaterze doktora Neo Cortex, czyli w ostatnim Warp Roomie. Tak dokładnie to główna kwatera doktora Neo Cortex i Łuka. Ale cóż, co tutaj doktor Neo Cortex powie, to to, że po raz kolejny widzimy się w tym samym miejscu i znowu udało nam się zebrać 5 kryształów i możliwe, że uda nam się go pokonać. I co tutaj Cortex jeszcze powiedział, to to, że żebyśmy dali mu chociaż raz wygrać. Ale Crunch teraz wspomniał o tym, że pomimo, że pokonaliśmy elementali, to moce wszystkie, jakie posiadał Crunch, zostały mu zapamiętane, więc teraz on będzie miał możliwość nas pokonania. Ale cóż, Crash and Burn! Jedyny poziom w swoim rodzaju. Powiem tak, jest to jedyny poziom, który ma taki krajobraz. Wiecie, wulkan wrze albo jest aktywny, wiesz, erupcja wulkanu. Oryginalnie ten poziom, czyli Crash and Burn, miał być przed walką z Pyro, wiecie. Tą maską, wiecie, przywódcem elementali, z którym walczyliśmy dwa odcinki temu. Ale był jeszcze jeden poziom wycięty, gdzie się po tym terenie ścigałeś, czyli wiecie, po tym, którym aktualnie chodzimy. Z kimś, ale niestety nie było wiadome z kim. Czemu? Ponieważ jedyne, co pokazali w bodajże trailerze tej gry, wiecie, to strefy, gdzie Crash popierdalał Jeepem. Seryjnie. Ale cóż, panie i panowie, Crash and Burn to jest jedyny w swoim rodzaju poziom, i ten motyw zostanie wskrzeszony za dwie gierki, czyli wiecie, w Crashu Bandicoot Entranced na Game Boya Advance. I wziąłem sobie w razie co checkpoint, nie wiem czemu. I w poprzednim odcinku, pokonując elementala powietrza, czyli Lolo, otrzymaliśmy Fruit Bazookę, czyli Wump Bazookę inaczej. Nawet Wump Bazooka powróciła, ale cóż. Ten bonus jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ to jest chyba pierwszy bonus, który ma w sobie maskę Aku Aku, jak zauważyliście. I tutaj był mój fail, ale moc edytowania pozwoliła mi na to, że nic mi się nie stało. By one usy. Dobra, koniec bycia, czyli liderką bonusową. Ostatni raz, kiedy byłem, czyli liderką bonusową, to było 3 odcinki temu. Ale cóż, panie i panowie, ja już nie mam nic ciekawego do opowiedzenia na temat tego poziomu, ponieważ szczerze, ten poziom, prócz tego, że miał pojawić się ekskluzywny poziom, nic nie zostało z niego wycięte. Ale cóż, tutaj jest bonus śmierci, albo ścieżka śmierci, gdzie zdobędziemy czerwony gem. Oraz w tym bonusie po raz pierwszy właśnie zadebiutuje ta maska, czyli ten bonus, który robiliśmy przed chwilą. Więc dzięki temu, że zdobędziemy ten gem, w następnym odcinku, nim rozpoczniemy, wiecie, ostatni Warp Room, czyli Warp Room 6, ten dodatkowy, to wrócimy się do Banzai. Ci, co nie wiedzą, co to jest za poziom, robiliśmy ten poziom w drugim odcinku, to był pierwszy poziom Skoko. Więc powrócimy do Banzai, by zdobyć gem, ale Banzai jest jedynym w swoim rodzaju poziomem, ponieważ nie tylko zdobędziemy tam gem, ale jedną rzecz. Ponieważ coś powróci, ale to, co powróci, jest moim zdaniem w ogóle bezużyteczne. Ale nie będę spoilerował. Więc będę szczery, to już jest przedostatni odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że cały czas Let's Play wam się podoba. Mam nadzieję, że w jakiś sposób jestem informatywny z ciekawostkami odnośnie wyciętych poziomów. Szczerze, wydawało mi się, że było więcej rzeczy wyciętych, ale Na to wychodzi, że po prostu parę rzeczy tylko wycięli z tej otóż gry. Ponieważ to nie jest ten open world Crash, który miał być. I ci, co nie wiedzą, o co chodzi z open world Crashem, to już wam mówię. Oryginalnie co planowali zrobić Mark Cerny i Traveler's Tales, to chcieli zrobić grę Crasha, która miała pokazać prawdziwą moc PlayStation 2. Oczywiście to nie wyszło im za bardzo, ponieważ jakby wam to powiedzieć, była kłótnia, po prostu powiem to w skrócie, i tutaj kolejny edyt był jakby co. Więc po prostu była kłótnia pomiędzy Markiem Cernym i Traveler's Tales,
co niestety przy tym Sony straciło prawa do marki. Ponieważ chcieli zrobić Crasha, który był, wiecie, na otwartym świecie i tak dalej. Ale niestety dopiero otwarty świat poznamy w Crashu Twin Sanity. I ogólnie tak patrząc teraz na ten maraton, to zostało nam jeszcze tylko 4 gierki i potem maraton będzie przerwany. I ja wam powiem co i jak, gdy będziemy robili ostatnią gierkę. Następną grą Crasha, którą się zajmiemy, to będzie Crash Bandicoot The Huge Adventure. Gra, która jest moim zdaniem nawet ok, ale niezbyt ją szerzę takim wielką radością, ale na pewno z ręką na sercu oświadczam wam, że jest na pewno lepsza od tego gówna pod tytułem Crash Bandicoot Fusion. Ale cóż, zdobyliśmy maskę i zaraz będziemy mieli koniec poziomu. Ten poziom udało mi się bez problemu 100%ować. Niestety następny poziom, który będziemy robili, będę musiał na chwilę tam wrócić, ponieważ niestety nie udało mi się zdobyć wszystkich skrzynek. No niestety pech tak chciał, ale cóż, mówi się trudno. Raz się żyje. I proszę bardzo, 138 skrzynek. Więc Crash and Burn mamy zaliczony. Mogę teraz powiedzieć, że już 100%owany, ponieważ już wszystkie relikty zebrałem poza nagrywaniem. Ale cóż, Gold Rush. I szczerze, ten poziom jest nawet ciekawy. Czemu? Ponieważ jest to pierwszy poziom w historii całej, podkreślam, całej historii Crasha, który ma 209 skrzynek. To jest największa ilość w całej historii Crasha. I w tym poziomie, ten poziom jest jeszcze... Druga wyjątkowa rzecz, co mogę... O co chodzi mi... Pomidorowy! Ogarnij się! Mów spokojnie. Więc, o co mi chodzi? Ponieważ jest jeszcze druga rzecz, która tak naprawdę darzy ten poziom wyjątkowym, to to, że tutaj mamy ostatni bonus śmierci. Tak. Ostatnia droga czaszki pojawia się w tym otóż poziomie. Ostatni kolorowy dżem zostanie zdobyty, czyli kolor żółty. W ostatnim odcinku, czyli w szóstym odcinku, rozpoczniemy nie od szóstego warp roomu, tylko od dwóch poziomów, do których musimy wrócić, czyli Banzai Bonsai oraz Kompaktor Reaktor. Czyli Kompaktor Reaktor zrobimy pierwszy, ponieważ to jest ostatni poziom w pierwszym świecie. A Banzai Bonsai zrobimy jako ostatni z tego względu, że to jest w drugim świecie. I potem zajmiemy się ostatnimi poziomami w grze, czyli Warp Room 6 i potem będziecie mieli montaż walki z Crunchem, ponieważ będziemy mieli good ending. I ten bonus muszę przyznać, że jest nawet łatwy. Nie narzekam, tylko po prostu ten poziom jest... Moim zdaniem taki sobie. Nawet, że jest on tym wyjątkowym poziomem, ponieważ tutaj jest aż 209 skrzynek do zdobycia. Ale czemu ja mówię, że jest taki sobie? Ponieważ ten poziom jest taki sobie na time trial. Seryjnie. Ponieważ wszyscy znają starą zasadę time triali, że... O! Jakby to powiedzieć? O! Zawsze jak... Tam zawsze w time trialach nie ma checkpointu. No i właśnie ten poziom czasami mnie denerwował z tego względu, że nawet, że nie ma checkpointów, ale łatwo jest też zginąć w tym poziomie robiąc time trial. I te siatki, które widzicie, pamiętacie poprzedni odcinek, gdzie narzekałem na te siatki? Te siatki powodują najgorsze czasy w time trialach. Ponieważ jak widzicie, Crash porusza się po prostu jak ślimak. Ale zobaczycie coś w następnej grze Crasha, którą będę robił, czyli Crash Bandicoot The Huge Adventure, to zobaczycie, co tam się będzie działo. Normalnie nie będziecie... Nie dowierzycie ci, co nie grali nigdy w The Huge Adventure. Ale cóż, ta sekcja mi się kojarzy z jedną grą. A mianowicie Hugo Gorączka Czarnych Diamentów, czy jakoś tak to się nazywało. Nie wiem czemu, po prostu te wagoniki kojarzą mi się z Hugo. Wiem, że była kiedyś taka minigierka na Polsacie, gdzie... To było chyba w Hugo Express bodajże, gdzie dzieci tam sterowały tym Hugo, który jechał z tą małpą i z Fernandem. Z tym, wiecie, tym... Z tą papugą, nie wiem kim on tak dokładnie był.
Mi się wydaje, że to jest papuga, ale cóż. Mi się może tylko wydawać. I proszę też nieoryginalni przeciwnicy powracają do Crasha The Wrath of Cortex. Ponieważ jak pamiętacie, skorpiony też się pojawiły w Crashu trójce na początek. I jak widzicie, tutaj pojawiają się tacy... No nie wiem, jak ich określić. To są po prostu... kowboje. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak ich określić. Co oni... Co nie wiecie... naciskają te... dynamit, że wiecie, że po prostu naciskają to, że wylatuje z tego pudełka dynamit. Oni mi się kojarzą z tym burmistrzem z Jacka i Daxtera jedynki. Wiecie, The Precursor Legacy. Najbardziej mi się kojarzą z tego, że mają ten taki kapelusz. Nie wiem, czemu mi się kojarzą z tym burmistrzem, ale cóż. Na Jacka i Daxtera też przyjdzie pora na tym kanał. Na razie nie chcę robić, ponieważ, tak jak mówię, nie chcę, żeby... Potem się okazało, że Let's Play będzie kancelowany na prawo i na lewo. Ale cóż, Gold Rush jest naprawdę bardzo długim poziomem. Ja prawie usnąłem robiąc ten poziom. Nawet, że ja do tej gry nic nie mam, ale po prostu... No cóż, soundtrack ma nawet okej. Ale cóż, zdobywamy teraz nasz złoty gem i idziemy się zabić. Tak, Crash popełni samobójstwo w najgorszy sposób. Świata. I tutaj ci, co przed chwilą mogli dostrzec, był plakat Wanted, czyli Cortex jest poszukiwany. Nawet okej. Ale cóż, panie i panowie, jak tam wam czas mija, ponieważ ja siedzę i nagrywam dla was odcinek. I po tym odcinku chyba nagram ostatni odcinek i potem będziecie mieli wszystko pięknie uploadowane. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ponieważ raczej nigdzie nie wyjeżdżam. Raczej. Zobaczymy. W ogóle zastanawiają mnie te kaktusy, ponieważ to jest nowa przeszkoda. Ponieważ ta przeszkoda w ogóle się nie pojawiła w żadnej grze Crasha, prócz tej. Więc mianowicie te samo nadmuchiwane kaktusy, które potem... przez które obrywamy. Ale cóż, niestety nie wiem, kto komponował soundtrack do tej otóż gry. Niestety nie mam pojęcia, więc nie powiem wam tego dokładnie, kto komponował soundtrack. Wiem tylko, że soundtrack jest nawet okej, nie narzekam. Jest bardzo klimatyczny co do tej gry, naprawdę. A to jest rzadkość w grach wideo, że soundtrack pasuje do poziomu. I wiem, że wiem, co powiedzieć, ale Pomidorowy, ty nie masz nic... Ty nic nie mówisz teraz o The Wrath of Cortex. Szczerze nie wiem, co ja mam tu ciekawego mówić. O, wspinamy się po powolnych belkach. Ciekawy komentarz 2015 by pomidorowy.pl. Więc po prostu, jeżeli będą takie akcje, to będę mówił na filarowe tematy. Jak na przykład, jak tam u was leci. Mam nadzieję, że wszyscy pozdawaliście. Bo ja zdałem. Tak. Zdałem. Inaczej byście nie mieli tych let's play. Ale cóż, jak zauważyliście, przed chwilą zginąłem tragiczną śmiercią. Po prostu Skorpion wbił się w ręce Crasha i on umarł. Ale cóż, moc edytowania pozwoliła mi na to, że nic mi się nie stało. Więc teraz uruchomiliśmy TNT, które uruchomiło właściwie skrzynki Nitro. I jak widzicie, troszeczkę skrzynek mi zabrakło. Ale cóż, do tego poziomu wrócimy za chwilę. Tak dokładniej... teraz. I... tak. I tutaj pojawiła się wiadomość od Cortexa, że jesteśmy bezmyślnymi... że jesteśmy bezmyślnym Yamrajem. Ale cóż... moc edytowania pozwoliła mi na to, że... jesteśmy cali. I proszę bardzo, jeszcze tylko 3 skrzynki i mamy perfekt! O właśnie. Więc... Gold Rush jest 100%owany. Więc teraz możemy zająć się Medieval Madness. To jest przedostatni poziom, w którym poruszamy się na atlasferze. Tak.
Atlasfera to jest ta kula, w której jesteśmy aktualnie. I zginąłem tragiczną śmiercią. Wiem. Ale cóż, ostatni poziom z atmosferą pojawia się właśnie w 6 Warp Roomie, który się nazywa Solar Bowler. Poziom, który jest mój ulubiony soundtrack i ten soundtrack pojawia się na kreditsach, czyli wiecie, na napisach końcowych. Ale jest jedna rzecz, co mnie bardzo dziwi. Właściwie nie rozumiem tego, czemu my się poruszamy atmosferą po zamku Cortexa, skoro... No nie wiem, wygląda na to, że moglibyśmy normalnie chodzić po tym zamku, ale cóż... Nie narzekam. Okej? Tylko dziwi mnie to po prostu, że poruszamy się normalnie atmosferą po zamku, którym normalnie moglibyśmy przejść z buta. Ale cóż, jak zauważyliście, nie mam nic ciekawego do powiedzenia o tym poziomie. To jest, ponieważ ten poziom został... Po prostu został w swoim stanie, którym aktualnie jest. Nic nie zostało wycięte. To jest zwyczajny poziom, do którego musimy przejść od początku do końca. Przy okazji nie ginąc. I to mnie dziwi. Na cholerę w tym zamku pojawia się skrzynka, po której mamy skakać, skoro my jesteśmy w atmosferze. To tak jakby, nie wiem... Pojawiła się skrzynka do skakania, a my byśmy jechali czołgiem. Dobra, to było bez sensu. Strzelę sobie za to liścia po odcinku. I uważajcie teraz na te przeszkody. To są dokładnie chyba bale, które odpychają. Chyba tak. I tutaj radzę wam mocno eksplorować, ponieważ czasami może być taka akcja, że zabraknie wam jednej skrzynki, ponieważ tutaj lokacja skrzynek jest dosyć taka dziwna. Przynajmniej ja tak uważam. Ale cóż, ja ćwiczyłem sobie przed tym let's playem, więc... Ćwiczyłem sobie przed tym let's playem bardzo mocno, więc... Pamiętam, jak się zdobywa te otóż skrzynki. Więc tak jak mówię, nie mam niestety nic, żadnych ciekawostek na temat tego poziomu. Ten poziom został tak sam, jak miał zostać. Bez żadnego wycinania. Wszystko jest git. I ma nawet spoko soundtrack, muszę przyznać. Bardzo jest to... Jest bardzo wciągający. Naprawdę. I pamiętajcie, żeby tutaj przyjść, ponieważ tutaj są skrzynki. Jeżeli 100%ujecie oczywiście. Co szczerze... Nie wątpię, ponieważ żeby dostać prawdziwe zakończenie, to naprawdę trzeba mocno 100%ować tą grę. Ale cóż, jak widzieliście, przed chwilą zginąłem, ale dzięki mocy edytowania jest wszystko git. Będę to chyba powtarzał w każdym odcinku. Jako, że to jest przedostatni odcinek, no to powtórzę to pewnie jeszcze tylko raz. I pewnie powiedzie, pomidorowy, ale czemu ty przygotowałeś montaż do walki z Crunchem? Ponieważ pierwszą walkę zobaczycie w tym odcinku, a ostatnią zobaczycie w następnym odcinku, ponieważ następny odcinek jest już ostatni. I dziękuję jednemu widzowi, który przypomniał mi o tym, że, jak się nazywa spluwa, którą ma Dingodine. Otóż jest to Miotacz Ognia. Tak, chyba dobrze zapamiętałem, Miotacz Ognia. A Entropii, co ma, to ma berło, które... zasila moc laserową, więc radzę wam uważać, ponieważ jeden zły dotyk i entropii was pokona. Ale cóż, nie radzę iść tą samą drogą co ja, ponieważ ta droga była, okazała się być wielkim błędem, ponieważ to co teraz robimy, poruszamy się po tych platformach, to jest coś jakby była ta minigierka odnośnie labiryntu. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ po prostu tutaj trzeba, wiecie, skumać, gdzie masz iść. I co jest śmieszne, to to, że jak spadniecie z platformy na platformę, która kontynuuje poziom, nic się nie stanie. Atmosfera jest cała. W przypadku jak spadniecie na ziemię, wtedy atmosfera ulega eksplozji. Ale cóż, mamy dżem i kryształ, więc możemy się stąd wynieść.
Więc Medieval Madness mamy 100%. Więc czas na przedostatni poziom z tego świata, czyli Great Balls on Fire. I na samym starcie wielki rage, ponieważ nienawidzę tej sekcji z tymi siatkami. To nie był wcale wielki rage, ale nie chcę drzeć mordy. Więc Great Balls on Fire jest to kolejny poziom w kosmosie. Jej, te siaty powodują najgorsze czasy w Time Trialu. Ale cóż, to koniec na temat Great Balls of Fire. Tak, niestety nie ma nic ciekawego do powiedzenia o tym poziomie, ponieważ ten poziom również został w takim samym stanie, jaki miał być oryginalnie. Nic nie zostało wycięte, jest wszystko tak samo, jak było zaplanowane. I czas na fail. Ale dzięki mocy edytowania nic mi się nie stało. Więc czas rozpocząć bonus. Przedostatni bonus w tej grze. I zaletą tego bonusu jest to, że mamy teraz swoją bazukę, więc nie musimy używać tego żałosnego tip-top, który dostaliśmy w pierwszym odcinku. Wiecie, to była pierwsza konfrontacja z Crunchem 4 odcinki temu. I proszę bardzo, Nitro zaraz wybuchnie. Dlatego to tip-top moim zdaniem jest niepotrzebną mocą z tej otóż gry. I dowodem, czemu ta moc jest niepotrzebna, dowiecie się w ostatnim odcinku, który najprawdopodobniej nagram jutro. Najprawdopodobniej. Czyli nie jest to jeszcze pewne. Ale cóż, życie, nawet że mamy już maksymalną ilość żyć. Co szczerze mi się podoba w Crashu 2, to to, że możecie zawsze grę zgliczować. Wiecie, że możecie mieć 100 żyć. Ach, Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back na PlayStation 1. Świetna gierka. Polecam każdemu dwójkę. Nie jest może i lepsza od trójki, ponieważ trójka to jest najlepsza część. Ale jest świetna tak czy siak. Nie ma Time Relics, co mnie bardzo cieszy. Jest okej. Tylko let's play, który zrobiłem, wstydzę się za niego. Ale cóż, teraz uciekamy przed... No właśnie, czym? Chyba przed eksplozją. Co jest najśmieszniejsze, to to, że jesteśmy aktualnie w bazie doktora Neocortex, więc... Jeżeli to jest baza doktora Neocortex, no to ja mu współczuję, ponieważ jego baza jest w krytycznym stanie, jakby co. Ale nie wydaje mi się, że to jest jego baza. No i tutaj fail. Ale jako, że checkpoint był blisko, no to nie opłacało mi się w ogóle edytować. I tak będę robił, jak będę... W każdej grze Crasha, jeżeli będę blisko checkpointa i zginę, to nie będę w ogóle edytował, ponieważ checkpoint mam zaraz obok, więc to by było w sumie strata czasu. I tak bym za dużo sekund nie stracił, może tylko z jedną lub dwie. Ale cóż, eksplozja ma przerwę, a jednak nie ma przerwy. Eksplozja chyba się ostatnio męczy, co nie? Ponieważ jeżeli ona ma przerwę, to jest naprawdę coś dziwnego. Więc ta. Wybaczcie za tą przerwę, chwilowo musiałem nabrać sił. Ale cóż, checkpoint. I tutaj będzie fail. Proszę bardzo, pierwszy fail. I zaraz będzie drugi fail, ponieważ te oto bomby wybuchną i ja byłem z nich... Byłem po prostu zbyt blisko tych bomb. Ale cóż, czas na prawdziwą próbę i tutaj troszeczkę zraszowałem skakając po tym. Troszeczkę, nie mówię, że bardzo. Mamy już przedostatni kryształ z gry. I jest tutaj ogólnie do zdobycia 110 skrzynek. Tra, 110. Nie 109, nie 105, tylko 110. Ten komentarz był bez sensu, więc po odcinku strzelę se za to liścia. Ale cóż, mamy kryształ i gem, więc możemy z poziomu Great Balls of Fire się wynieść. Więc czas na poziom, który jest nostalgią dla fanów
oryginalnej trylogii, czyli Cortex Vortex. Więc co tutaj doktor Neo Cortex powie, to to, że Crash, jesteś niegrzecznym chłopcem, ale to zaraz się skończy. O tak, Cortex. Na pewno Crash się teraz ciebie boi. Jesteś niegrzecznym chłopcem, Crash. Ale cóż, Cortex Vortex był używany do hipnozy, który on i Embryo stworzyli. Oryginalnie to Crash miałby paść ofiarą hipnozy Cortex Vortex, ale sami wiecie, co się stało w pierwszej części. Jako że to jest ostatni poziom, to jak pamiętacie, tą całą tradycję, gdzie w drugiej i trzeciej części pojawiły się te drzewe bonusy. W Crashu The Wrath of Cortex tego w ogóle nie ma. Co szczerze dla mnie jest smutne, ponieważ mi się podobały tęczowe bonusy. Przynajmniej był jakiś challenge, że wiecie, miałeś przynajmniej sens zbierania tych kolorowych dżemów. A tutaj one po prostu robią ci za dekorację. Niestety innego słowa nie potrafiłem użyć, wybaczcie mi za to. Więc niestety prócz tego, że nazwa nosi, wiecie, tytuł Cortex Vortex, to szczerze nic ciekawego w tym poziomie nie ma. Ale wydaje mi się, że Traveler Stace chciało nazwać ten poziom Cortex Vortex, żeby wzbudzić, wiecie, nostalgię, że o, Traveler Stace pamiętało Crash 1, Crash 2 i Crash 3. I zanim mi powiecie pomidorowy, ale to bardziej w Crashu 2 i 3 był Cortex Vortex, ponieważ to była jego baza. Spluwa Cortexa to była też się, z początku też się nazywała Cortex Vortex, więc teoretycznie jest to prawda. W ogóle opowiem coś o tym TNT, ponieważ wydaje mi się, że to tylko jest w wersji amerykańskiej, ale niestety nie sprawdzam jeszcze to w europejskiej ani w japońskiej. Więc jak robicie poziom Cortex Vortex, to TNT z Nitrem, czas tego TNT się w ogóle zamraża. To nie jest tak, że od razu w time trailu masz odliczanie. O nie, panie i panowie. Nie ma odliczania. Takie coś nie istnieje. W time trialu, przynajmniej u mnie, nie było w ogóle odliczania, tylko po prostu TNT... Słychać było dźwięk, ale TNT stało w swojej pozycji. Ale cóż, to jest... dodatkowy, po prostu to jest sekcja zielonego dżemu. Niestety to mnie bardzo smuci, że Crash The Wrath of Cortex nie zrobił tego, że powrócą całe te tęczowe bonusy, ponieważ nawet mi się wydaje, że w tej grze by się to przyjęło. I zanim mi powiecie, ale pomidorowy, to byłby kolejny powód, dla którego, że Crash The Wrath of Cortex jest kopią, ponieważ dzięki temu on jest oryginalną grą. Technicznie nie jest oryginalną grą, ponieważ sporo odgapił od Crasha Trójki, więc nawet jakby teraz nie zrobili tego tęczowego bonusu, to nadal będę uważał, że to jest kopia Crasha 3. Bo wiecie co, miałem ostatnio taką rozkminę nad tym, czemu to jest kopia Crasha 3, ponieważ wydaje mi się, że Traveler Stace chciało zrobić tak, powtórzyć ten sam, wiecie, marketing, co był w Crashu Trójce, że gra się dobrze sprzedawała. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dlatego nie chcieli odgapić. Ta teoria może być nawet dobra, muszę przyznać. Mogę się z tą teorią zgodzić, że po prostu chcieli zrobić, żeby był niezły z tej gry marketing. Oczywiście niestety nie wiem, czy Crash The Wrath of Cortex się dobrze sprzedawał w tamtych czasach, czy nie. Nie mam pojęcia. I przepraszam za psy, jeżeli słyszycie coś tam na podwórku, ale... mam otwarte okno, bo jest gorąco. Jest około 20 stopni. Ja się duszę. Ale cóż, panie i panowie, i teraz powróciła rzecz, którą pewnie pamiętacie w ostatnim poziomie z Crasha Trójki, czyli Buglight. Proszę bardzo, potrójna maska Aku Aku. Co mnie bardzo szczerze cieszy, ponieważ dzięki temu możemy sobie zraszować poziom. Ale minusem jest to, że ja na swoim playu dwójce miałem lagi przez to. Naprawdę, i nie żartuję. I ci przeciwnicy z Crasha Dwójki powrócili. Mam na myśli tych starczą. I nie mówcie mi, że to są ludzie, ponieważ Crash Trójka, ostatni świat, zobaczycie, o co chodzi. Ale cóż,
Mamy zebrane wszystkie kryształy, więc nasz quest z zdobywaniem kryształów się zakończył, więc czas na crunch time! Czyli poziom, w którym to będziemy walczyli z Cortexem i Crunchem. Więc tak, tutaj będzie pokazówka, w której to szczerze nie chce mi się dokładnie tłumaczyć tej pokazówki, ale co powie tutaj Cortex, to to, że zebraliśmy wszystkie kryształy w niezłym czasie i tak dalej, że będzie chciał nam pogratulować z Crunchem, a Crunch odpowie na to, że chce nas zmiażdżyć. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tej pokazówki. Bo będę szczery, nie wiem, czy jest sens dokładnie tłumaczenia tej pokazówki. Ja tylko mniej więcej streszczę wam, o co w niej chodzi. Ale cóż, na czym ten boss polega? Więc tak. Crunch będzie stawał na jednym z przycisków. Każdy z przycisków symbolizuje moc elementala. Ponieważ jak Crunch wspomniał na początku tego odcinka, to to, że on pamięta wszystkie mocy elementali. Jak widzicie, Crunch na początek stanął na pomarańczowym przycisku. Pomarańczowy przycisk oznacza moc Roku, czyli wiecie, będzie używał tych spadających meteorytów. Jak stanie na niebieskim, uaktywnia moc Wała, czyli wiecie, moc lodu, ponieważ to chodzi, jest związane z wodą oczywiście. Jak stanie na czerwonym, wtedy uaktywnia moc Pyro, czyli po prostu z tych z tej całej podłogi wyzionie ogień. A jak stanie na fioletowym, uaktywnia się moc Lolo, czyli mam na myśli elektryczność, ponieważ niestety nie było nic związane z powietrzem, więc po prostu dodali elektryzującą podłogę. Ale cóż, kiedy Crunch będzie kucał, strzel w nie... Może to powtórzę jeszcze raz, więc uwaga. Kiedy Crunch będzie kucał, strzel w niego bazuką. On wtedy z niewiadomych powodów uderzy doktora Neocortex. A on spadnie na naszą platformę i wtedy zaatakujcie Cortexa spin atakiem. I to tyle. Co chciałem powiedzieć na temat tego bossa. Ten boss jest łatwy. Nie jest on wcale trudny, ale jako że nie chcę, żebyście oglądali tą samą walkę w tym samym tempie, co widzicie, to po prostu przyspieszę, czyli po prostu będzie montaż. I tutaj był fail. Ale moc edytowania pozwoliła mi na to, że nic mi się nie stało. I jak widzicie, straciłem tutaj 5 żyć albo 6. I moce się powtarzają, ponieważ on będzie skakał teraz po wszystkich guzikach. Wszyściu tanieczkich. I samo zapalająca się podłoga. Oraz naelektryzowana podłoga. I teraz strzelcie bazuką i proszę bardzo, zadaliście ostatni hit Crunchowi. Co wiąże się z tym, że Crunch uderzy doktora Neocortex, wy zaatakujecie go spin atakiem i w tym momencie, pokonując doktora Neocortex i Cruncha, pojawi się... Pokonując Cortexa i Cruncha, pojawi się wam teraz żeton, dzięki którego będziemy mieli ostateczną moc w grze, czyli super buty. Więc co teraz będzie, pojawi się, to będzie pokazówka, w której to Cortex będzie lamentował, że po raz kolejny on przegrał, ale Uka go uspokoi, ponieważ zapomnieliśmy jeszcze zdobyć wszystkich gemów i time relics. Więc po prostu naszym zadaniem będzie zdobycie wszystkiego, by rozprawić się po raz ostatni z doktorem Neocortex, Ukołką i Crunchem. Oczywiście napisy końcowe ja szybko wyłączyłem, ponieważ uznałem, że nie było sensu pokazywać ich, skoro pokażę je jeszcze w ostatnim odcinku. Ale cóż, pokonując doktora Neocortex i Cruncha, pojawimy się na środku Warp Rooma. Ale na środku Warp Rooma pojawi się platforma, która zabierze nas na samą górę do 6 Warp Roomu. I wiem, co powiecie, pomidorowy, ty Wizon, znowu nie wyedytowałeś ekranu ładowania. Pomyślałem sobie, że parę minut jeszcze pogadamy, ponieważ za chwilę odcinek dobiegnie końca. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, cały ten let's play wam się podoba. Mam nadzieję, że jestem informatywny w tym let's playu. Staram się wam wszystko przekazać, co było, co miało się pojawić w tej grze. Tutaj był pomidorowy.pl. A my widzimy się w ostatnim odcinku Zagrajmy Wy.
Crash Bandicoot The Wrath of Cortex na PlayStation 2. I tutaj mamy właśnie moc biegania. W następnym odcinku zajmiemy się 6 warpromem i 2 poziomami, do których musimy wrócić. Więc jeszcze raz, tutaj był pomidorowy.pl. Mam nadzieję, że byłem informatywny. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podoba. I cześć, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.